10 minut po 9, to jest pobudzenie w Antyradio w środę, 28 października. Siedzę sobie tygodnie w hotelu, a tu nagle Jezus wchodzi mi do studia. Jesus Christ Superstar. Tak, Jezus. Marek Piekarczyk, witam serdecznie. Cześć Marku, zdrowia. Kopę lat. No ja wiem, że tak kopę. Kopę to chyba jest ile? 60? Nie, ja tam mi sobie 12. Kopa to jest 60. To jest Mendel 12. W formie cały czas jesteś, co nas bardzo cieszy. Nowa płyta się ukazała. Ciężko było? Dwa lata ciężkiej pracy, wybór piosenek. Mhm. Z bardzo bogatej biblioteki, którą mam w domu na nogach. I to w dodatku polskiej też. I nagrania z wieloma muzykami, naprawdę poszukiwania producentów muzycznych, wybór muzyków, którzy potrafią rzeczywiście zagrać tak świeżo te utwory, popatrzeć na nie, spojrzeć inaczej i nagrać to interesująco, z takim szwungiem, z takim nerwem, drive'em. Dobrze, bo to klasyka pełną gębą i klęczon, i Skaldowi, no. I Niebieskoczarni, jak widzę, Klan, Romuald i Roman. Kto się ale pamięta? Roman będzie na dwójce chyba, jeżeli będzie dwójka. Nie zmieściła się, po prostu jest 13 piosenek i no powiedziałbym ci tak, Niebieskoczarni, Klan na pewno. Mhm. Jest Michał Burano. Skąd taki wybór w ogóle? To są piosenki twojego serca? Wiesz co, ja nie jestem sentymentalny, nie wzdycham do starożytnych czasów. Myślałem, że jak PiS trochę babrasz się w przeszłości. Nie, no weź przestań. Przeszłość nie istnieje, a teraźniejszość też nie istnieje, tylko jest przyszłość. No co? Można pamiętać, nie? Chodziło o to, że dobre piosenki były dawno napisane. To jest najgorsza wada teraźniejszości. Komputery. No niestety, najlepsze piosenki już zostały zrobione. I to, tam jest takie motto na tej płycie. W muzyce to, co miało być napisane, zrobili Haydn, Mozart i Beethoven, a reszta to są wariacje na ich temat. A u nas kto to zrobił? Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Rolling Stones i The Beatles. A w Polsce Teza. No też, można tak powiedzieć. Nie tęsknisz trochę za tamtymi latami? A nie. Nie, to nie były takie wcale piękne lata. To był stan wojenny, brudna Polska, wiesz, szaro, ludzie... Wiesz, taki system obrzydliwy, takie upodlania człowieka. Ale wtedy się słuchało muzyki, kurczę, ja pamiętam, no bo nie było że... nic innego, no. No, wiesz. Ja teraz też słucham muzyki, no może mam mniej czasu, nie? Powiem ci tak. To pokolenie, które później wyrosło, które mają dużo muzyki, te dzieci są bardzo muzykalne. Zobacz sobie, ile jest talentów, ile jest wokalistek, wokalistów, muzyków, gitarzystów. Ja słucham bardzo dużo muzyki i tak jak dostaję różnego rodzaju płyty i przesłuchuję tego, to może 13-15% z tego wszystkiego mam świadomość, że potrafi grać na instrumentach. No reszta to jest studio, no to jest trochę przerażające. To też prawda. Znaczy ja bym tak nie demonizował studia, bo to musi być. Powiem ci więcej, że musi być ten drugi człowiek taki, który siedzi i jakby polemizuje troszkę z tym, kogo nagrywa. Ja mam takiego, właśnie na tej płycie sprawdziłem to. Mhm. To jest interakcja. On jest współtwórcą. Więc także nie przesadzajmy, że to tylko artysta. Artysta jest samotny. On, wiesz, czasy geniuszów się skończyły dawno, chociaż też zawsze byli tam menedżerowie z tyłu. Był jakiś Phil Spector, który wymyślił ścianę dźwięków chyba, tak? On wymyślił. I ten wieloślad pierwszy Beatlesów. No, gdyby nie on, to pewnie oni by ciupali te swoje hello, tam coś tam, sranie chyba, nie? Ale mieli 4 ślady i grali na 100%, to chyba też. Tak, ale to był jednak pierwszy wieloślad. Pierwszy wieloślad zrobił. Kiedyś mi powiedział Walter Chełstowski, powiedział, zobaczysz, dożyjemy takiej sytuacji, że przyjdziesz do studia z dyskietką i będziesz na tej dyskietce miał swoje brzmienie basu, a ja resztę ci napiszę w nutach. Może być tak. Dlatego ja nie, z tego nie korzystam. I chwała ci za to. Za chwilę pogadamy o nowej płycie, a teraz trochę klasyki, skoro wspomniałeś o Hendrixie. Kim był, kim jest Hendrix i kim będzie Hendrix? Jimi Hendrix jest wiecznie żywy. To jest nieodkryty strumień wszelkiego dobra w muzyce. Niesamowity wirtuoz, ale nie dlatego, żeby się popisywać, jak niektórzy teraz to robią. To jest człowiek, który wydobywa uczucia i emocje. Niesamowity. 21 minut po 9, dziś w pobudzeniu w Antyradio 28 października. Marek Piekarczyk z nami, witaj ponownie. Witam serdecznie. Ty nie chcesz chyba być modny, nie? Moda jest zabija osobowość. To jest dyktat handlu bardziej i ludzi, którzy wymyślają, że są bardzo ważni, bo wymyślają jakieś nowe koncepcje, które znikają za tydzień, a jak zrobią takie koło wielkie, to za parę lat wracają. Nie wiem dlaczego.
Pytanie, które dzisiaj dostałem od jakiejś słuchaczki. Zetniesz włosy, czy nie? Znaczy nie. W 68 zapuściłem, jakby zajścia marcowe. I trzymasz. No, żeby pokazać, że nie należy do ZTMS-u jako jedyny. Od razu, bo z daleka widać, że nie należy do ZTMS-u, nie? Bo miałem długie włosy. Nie chcieli zamknąć się za rzucanie kamieniami w okna. Słuchaj, znalazłem fajny cytat na twojej stronie. Hip-hopowcy są jak stado kur, które gdaczą, choć to rock'n'roll zniósł te wszystkie jaja. Piękne. Zgadza się. Kto to napisał? Kto to moje. Sentencje wygłosił? Wszystkie, tam są wszystkie moje sentencje. Piękna sentencja. Marzenie, moje marzenie, wykorzystać energię głupoty do ogrzewania mieszkań. Łach, następny. Człowieku, byśmy po prostu się pocili w swoich mieszkaniach masakrycznie. Tak. No, a nawet mam już parę koncepcji. Wiesz, jeżeli chodzi o inteligencję ludzką, na kuli ziemskiej się nie zmienia. Zwiększa się tylko ilość ludzi. Tak jest, zgadza się. No niestety, gdzieś to musi uciekać. Aby dojść do źródła, należy iść pod prąd. Takie motto też gdzieś usłyszałem a propos tego twojego albumu. To prawdziwe motto? Ale na końcu jednak zostało inne motto na płycie. Mhm. Kto ma dostęp do źródła, nie czerpie z kałuży, to powiedział Leonardo da Vinci. Piękne. Ponieważ ja to mówię, moje to jest całkiem inne. Chcesz się napić czystej wody, to idź do źródła, bo rzeka już dawno brudna. Znaczy, kiedyś mówiłem, że dawno do rzeki ktoś nasikał, nie? Ale to jest przesada. I głównie chodzi o to, że naprawdę ożywcze są powroty do źródeł, ale nie na zasadzie nostalgii, że byłem wtedy młodszy i mnie łamało mnie w kościach i wszystkie dziewczyny patrzyły na mnie przychylniej niż teraz, tylko dlatego, że kiedyś polska muzyka rock'n'rollowa i na świecie muzyka rock'n'rollowa to właśnie to pierwsze było najważniejsze. Ja tak słucham nieraz niektórych zespołów, takie Grand Funk na przykład, czy The Beatles. Mm-hmm. Jezu, ile ci ludzie dali chleba muzykom współczesnym. Co niby, o czym oni pisali piosenki, gdyby nie tamci, nie? To są... To prawda. Mówi się o tym, że to są inspiracje, nie? Jakby, no tak się delikatnie mówi, nie? Wiesz, ale też przyglądam się trackliście tej twojej płyty i wykonawcą, z których źródeł pochodzą te utwory i tak... Klęczą Skaldów, Skaldowie Niebieskoczarni, mówiliśmy o tym. Teksty ich wykorzystujesz. Wszystko. Muzykę całą, rozumiem, że ten aranż jest twój, tak, na nowo zrobiony. Prymka została od... Ponieważ muzycy, którzy ze mną pracowali, to byli ludzie, którzy zrobili to twórczo. Mhm. Derentowicz, czy Paweł Stankiewicz, czy Tomek Bonarowski, Bonar. Oni wszyscy robili te piosenki jakby pod swoim kątem, ale oczywiście wiadomo, że to ja jestem decydujący, jeśli chodzi o moją płytę, muszę rządzić tam, artystycznie przynajmniej. I na przykład jedna piosenka, na betonie kwiaty nie rosną, to jest całkowicie mój pomysł, absolutnie. I bardzo najdłużej była robiona, bo do końca nie była taka, jak chciałem. Ale wiesz co, ja mam w podświadomości coś takiego, że ta płyta do końca też nie jest taka, jak ty chcesz. Ty, chłopie, piszesz teksty. Nie czujesz, że rozpiera cię energia? Ta płyta jest... Rozpiera mnie. Ja trochę się oszczędzam, ponieważ chcę zaszaleć. Jakby, wiesz co... Tak... Wydały, jest płyta bardzo zacna oczywiście, ale nie ma czegoś takiego, że kurczę, napisałbym jakiś swój tekst do tej płyty też. Wiesz co, mam ochotę zrobić swoją płytę, ale najpierw muszę się ukłonić. Aha. Muszę podziękować. Słusznie. Muszę pokazać... Znaczy, wiesz, to jest coś takiego, że to jest taka spójna dosyć koncepcja ta płyta. Artystyczna i muzyczna, to jest opowieść w ogóle. To jest też próba zaśpiewania w różny sposób, fajny, bawienie się własnym głosem, ale nie w sensie takim zabawowym, że to żart, tylko poważna sprawa. Wypowiedzenie paru uczuć i paru emocji, których do tej pory nie wypowiedziałem, to na tej płycie one są. To jest, a niektórych rzeczy nie powiedziałem, takich jak tam na tej płycie, ponieważ to były czyjeś teksty. Nie odważyłbym się zaśpiewać Nie wiem, czy wrócisz na przykład. W życiu. Nie napisałbym takiego tekstu. Marek, bardzo dziękuję za to, że znalazłeś czas, żeby wpaść dzisiaj do pobudzenia w Antyradio. Spotkamy się już wkrótce i pogadamy znacznie dłużej o płycie Źródło. Ja tylko przypomnę, że ten krążek już jest do nabycia. U nas także będzie do zdobycia, słuchać Antyradio Źródło, solowa płyta Marka Piekarczyka. Spełnionym jesteś, tak krótko, tak czy nie, artystą? Nie wiem, co to znaczy. I słusznie, i bardzo dobrze. I za to cię lubię. I czekamy na kolejne płyty, na powrót TSA i na jeszcze ho, ho, ho. Bo widzę, że oczka w oczach twoich coś jeszcze płyt, drzemie. Pomysły na 6 płyt. Na 666. Tak. Nie. 667. Żegnaj, Jesus Christ Superstar. No, trzymaj. Idź w pokoju. Idź.